Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was w kolejnym odcinku i tak poniekąd na samym wstępie pragnę ogłosić, że ten odcinek jest troszeczkę jubileuszowy. Dlaczego? Magdalena, zapytacie. Otóż stali bywalcy, którzy są ze mną od początku, może kojarzą, może nie, więc przypominam, a ci, którzy są nowi, to witam serdecznie. Ten kanał ma 2 lata, więc moi drodzy, właśnie na początku listopada zaczęłam regularnie wrzucać filmy. Mniej więcej pojawia się jeden film tygodniowo z tematyki makijażowej i zdałam sobie także sprawę, że bardzo mało jest tutaj tematyki pielęgnacyjnej. I też wiele razy pytaliście i w komentarzach, i na Instagramie pod postem: Magdalena, czego używasz w swojej pielęgnacji? Specyfikacja techniczna, więc uwaga, mam skórę suchą, dość wrażliwą, skłonną do podrażnień, alergii, zaczerwienień, więc ciężko czasami mi jest wykluczyć, co mnie może uczula, od czego mi wychodzą nieprzyjaciele i tym podobne rzeczy. Dlatego jeżeli coś używam, to używam przez jakiś czas i później po prostu zmieniam na nowe, nie mieszając z innymi aż tak mocno. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. I uwaga, jeżeli chodzi o tą sferę problematyczną, to mi się zaczęło mniej więcej tak około rok temu, pół roku temu. Nie wiem, czy to jest kwestią noszenia maseczek, czy jeszcze coś innego. Jeżeli jest tutaj ktoś mądry, który ogarnia i wie, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje, bo mowa tutaj o takich pojedynczych krostkach, wypryskach w okolicy nosa oraz ust, więc jeżeli ktoś ma diagnozę, proszę bardzo dawać znać, chętnie posłucham i wezmę pod uwagę wszystkie cenne rady. Także, moi drodzy, to będzie właśnie taka część pierwsza, pielęgnacyjna, czego używam, a drugą częścią będzie makijaż dzienny, który wykonuję, bo nie wiem, czy wy wiecie i czy nie wiecie, ale zazwyczaj, kiedy wychodzę i się nie maluję i nie nagrywam, tylko po prostu pobułki do Biedronki, właśnie rzeczone w ostatnim odcinku. Powiedziałam, że to nie jest makijaż pobułki do Biedronki, no i komentarze, a dlaczego? Dlatego, że po prostu jedno oko było takie, drugie takie i nie jest to tak typowo mocno standardowo, w kolorystyce również standardowej beżo-brązowo, dlatego tak to określiłam, więc dzisiaj właśnie taki typowy makijaż, jak wychodzę gdzieś, jak mi się śpieszy, jak mi się nie śpieszy, bo generalnie, kiedy mam dzień tak zwany wolny, nie nagrywam ani nie testuję rzeczy właśnie czy białej, czy kolorówki, to kompletnie się nie maluję, więc wtedy ta moja skóra odpoczywa. Moi drodzy, nie wiem, czy ja już to rzekłam, czy nie rzekłam, ale jak widzicie, dzisiejszy odcinek i słyszycie, będzie odcinkiem bardzo mocno luźniutkim, gadanym, wręcz bym powiedziała przegadanym, więc jeżeli macie cudowne listopadowe popołudnie, chyba że oglądacie to w inny miesiąc pory roku, to serdecznie zapraszam, kubeł gorącej herbatki, albo co tam lubicie, wineczko także jak najbardziej mile wskazane, więc po 4 minutach wstępu, jak co zazwyczaj, witam serdecznie ponownie i zapraszam na kolejny odcinek. Moi drodzy milusińscy, pragnę jeszcze, zanim przejdziemy do rzeczy turbomerytorycznych, pielęgnacyjnych oraz makijażowych w dzisiejszym odcinku, to jeszcze przyszedł do mnie jakiś czas temu gadżet, o którym wspomniałam na Instagramie, że zrobię aktualizację i właśnie także zapraszam na Instagrama, bo to, co tam się dzieje, ma główne odzwierciedlenie tutaj, bo to się łączy, ja nagrywam dość mocno na bieżąco, nie z dużymi odstępami czasu, więc wszystko jest jakby w jednej klamrze. No i właśnie tą klamrą spajając pielęgnacyjną i wspominając o tym gadżecie, moi drodzy, jest to, uwaga, uwaga, uważam, że bardzo ciekawe urządzenie. Myślę, że fajny można zrobić sobie prezent i generalnie też zegarek mam. No, taka jestem nowoczesna. Pierwszy w ogóle mój smartwatch i tego typu gadżet. Ale dobra, do brzegu. Słuchajcie, co to jest, do czego jest i tym podobne rzeczy. Jest to produkt 6 w jednym. Jest tych zastosowań naprawdę sporo, więc ja Wam tutaj wszystko przeczytam. Jest bardzo prosta instrukcja obsługi i wyjaśnienie każdego właśnie zabiegu domowego, co możemy wykonać i jak możemy wykonać oraz jakie daje zastosowanie, a daje nawilżenie, ujędrnienie, to jest taki mikromasaż, powiedziałabym, który ułatwia absorpcję, czyli wchłanianie się składników aktywnych z kremików czy serum. Także uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, czy do buta, czy pod choinkę, czy po prostu dla samych siebie z okazji, bez okazji, bo takie okazje są najlepsze.
I uwaga, cóż to znaczy 6 w jednym i jakie to ma zastosowanie? Jedno małe urządzenie, tak naprawdę, a myślę, że tak ładnie bym Wam tutaj nie powiedziała i nie opowiedziała, a ja lubię listy i czytam listy, także moi drodzy, zapraszam serdecznie, z każdą z funkcji 6 w jednym, uwaga, lecę. Funkcja radiofrekwencji. Rodzaj terapii wykorzystujący promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych poprawia kondycję cery, stymuluje regenerację kolagenu w warstwie skóry, przywraca skórze elastyczność i blask. Funkcja jonowego oczyszczania. Metoda wykorzystująca eksport jonów w celu oczyszczania skóry ze szkodliwych substancji, jonów, metali, drobnoustrojów, wpływa pozytywnie na krążenie krwi, przywraca skórze elastyczność i blask. Funkcja jonowego nawilżania. Pomaga nawilżyć cerę, pozytywnie wpływa na naskórek i pracę przy odżywek płynów kosmetycznych. Funkcja elektrostymulacji. Terapia wykorzystująca prąd impulsowy o niskiej częstotliwości ujędrnia mięśnie twarzy, poprawia cyrkulację krwi, zasilanie mięśni w tlen oraz prowadzi do usunięcia zbędnych produktów metabolicznych. Funkcja terapii LED. Metoda wykorzystująca czerwoną barwę światła, przywraca elastyczność skóry, stymuluje pracę kolagenu oraz usuwa drobne zmarszczki. Fajnie, fajnie. No i funkcja zimnego kompresu. Pomaga w redukowaniu łagodzenia i ukojeniu podrażnień. Niska temperatura może posłużyć również jako relaksacyjny masaż odprężający do zabiegu. Także, moi drodzy, ja Wam tutaj pokażę, jak to mniej więcej działa. Jeszcze ze specyfikacji technicznej i ogólnego ogarnięcia mamy tutaj, zobaczcie, taki magnetyczny pierścień, który ściągamy i jeżeli wykonujemy zabiegi, które są właśnie oparte na myciu, na wilżaniu, kremowaniu. Wszystko generalnie także jest napisane w instrukcji, więc uważam, że jest mega to pomocne. To, że tak to ujmę, na mokro, ale samo urządzenie nie jest wodoodporne, więc go nie moczymy. Nakładamy kosmetyczny płatek, po czym dociskamy tym pierścieniem. Proszę bardzo, płatek jest tutaj zaaplikowany. I moi drodzy, próbujemy na żywo. Titu, titu. Włączone i teraz nic więcej nie potrzeba, większych wyborów dokonywać i tym podobne rzeczy, tylko klikamy, co my chcemy, jaki tutaj program, proszę bardzo, czy chcemy oczyszczanie, czy chcemy nawilżanie, tak, ja marzę i pragnę o nawilżaniu i drugim pstryczkiem jest tylko i wyłącznie dobór intensywności od 1 do 5, także jeżeli ktoś tutaj jest nieogarnięty pod kątem nowinek i technologii, to myślę, że jest to produkt dla Was, bo ja jestem średnio w takie rzeczy, a tutaj są dwa guziczki i jazda, więc bierzemy sobie tutaj wersję nawilżającą i masujemy delikatnie przez około 5 minut. Moi drodzy, ja już po zabieg w domowych bądź studyjnych okolicznościach został zakończony. Trwał on około 5 minut, ale przecież bym Was tutaj nie zanudzała 5-minutowym bzyczeniem, że tak to ujmę. Także dalej się temu przyglądam i zapytacie, Magdalena, a czy coś w stylu kodu rabatowego jest? Oczywiście, w swoim czasie wszystko zdradzę. Także, moi drodzy, bądźcie czujni. Tymczasem lecimy na pielęgnację twarzy i cóż ja tutaj takiego ciekawego używam. Tak zastanawiałam się, jak to podzielić na inteligentniej, czy po prostu kremy, tonik, reszta wycieczki, czy mniej więcej to zrobić w formie demakijaż i tutaj na wieczorną pielęgnację oraz na ranną pielęgnację i uznałam, że po prostu właśnie tak to w ten oto sposób zrobię, czyli podziałkę na dzień oraz noc. Moi drodzy, przechodzimy wreszcie do clou programu, czyli do pielęgnacji. I najważniejsze jest to, żeby w pielęgnacji była świadomość jej używania. Moja uważam, że jest dość niezła. Generalnie pielęgnacja jest klawa, czasami bywa różnie kwadratowo i podróżnie, jednakże wydaje mi się, że staram się to wszystko ogarnąć. Pokazuję Wam dzisiaj rzeczy, które zwróciły moją uwagę, do których wracam, z którymi się lubię i z którymi jestem dość regularnie i dość dużo. Przykładowo, właśnie tutaj mówiąc o codziennym oczyszczaniu, także zwróćcie uwagę, że to nie jest pic na wodę, że ja tylko o tym mówię, jest to produkt z Samarite do demakijażu i nie tylko, do mycia. Jest to, powiedziałabym, dość delikatna opcja i ten produkt do twarzy używam zazwyczaj rano.
Uwielbiam ich komunikację, uwielbiam ich to, jak oni opowiadają o produkcie, jak ten produkt ma historię, możliwości zastosowań i wydaje mi się, że to jest czerwony balsam i właśnie ta mnogość zastosowania tego czerwonego balsamu na wiele różnych schorzeń, przypadków, problemów skórnych i nie tylko jest zacna. Także moi drodzy, tutaj do ciała, do twarzy, żel do mycia, używam regularnie, bardzo lubię. Nie pieni się mocno, jeżeli na przykład ktoś zwraca na to uwagę, bo wiem, że dużo osób zwraca na to uwagę. Ja też nie za bardzo lubię, kiedy substancje mi się mocno pienią, bo SLS-y zazwyczaj dość mocno przesuszają skórę. W ogóle, by the way, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną mojej skóry, o której już wspomniałam, że sucha, wrażliwa i z tendencjami do podrażnień, alergiczna także, to ważnym elementem jest lat 30, bo to też tutaj robi robotę i jest istotne. Pierwsze zmarszczki, tutaj załamania mi się pojawiają tutaj również, więc to co używam i to czego oczekuję od produktów też jest ważne, więc wybierając produkty zazwyczaj na dzień, są to produkty rozświetlające, nawilżające. Jeżeli chodzi o produkty na noc, są to regenerujące, odżywcze, ujędrniające, więc tak uściślając to wszystko. No i właśnie, po umytej twarzy, wracając dalej do rutyny pielęgnacyjnej, mamy tonik. Tutaj u mnie pojawiła się kompletna nowość, niedawno do mnie przyszedł. Jest to tonik Sensum Mare. I to, co mi się podobało, komunikacja typu bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczo-nawilżającym, bogaty, kremy też były bogate, bogata maska, bogate to, no więc na bogato, a ja lubię, więc tutaj zaczęłam używać. Bardzo fajny atomizer oraz rewelacyjny zapach, taki świeży, nie wiem, morski powiedziałabym. I tutaj to, co warto wspomnieć, o 99% pochodzenia naturalnego. No i właśnie tutaj mamy wody z lodowca norweskiego z 5 rodzajów alg, które odżywiają skórę, dostarczając im witamin, minerałów, pierwiastków śladowych. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy przenika w warstwę rogową skóry, dogłębnie ją nawilża, zapobiegając jej wysuszaniu. Organiczna woda z chabru bławatka ma działanie tonizujące, przeciw zapalne oraz łagodzące. Więc u mnie tutaj i rano, i wieczorem opcja toniku. Po prostu jak używam toniku, to mam takie poczucie, że skóra jest taka bardziej szczęśliwa, że tak to ujmę, a tak na poważnie. Zawsze po umyciu czuję takie delikatne ściągnięcie. No i też tonikiem przywracamy tą naturalną florę bakteryjną, płaszcz lipidowy tak zwany. Także uważam, że bardzo fajny, elegancki, super ekstra. Dobrze, kiedy mamy stonizowaną twarz, co Magdalena robi dalej? Obowiązkowo, porannie, kremik pod oczy. I moi drodzy, to już powtarzam wielokrotnie, ale myślę, że będę o tym mówić do znudzenia. Kremy przeciwzmarszczkowe są przeciw zmarszczkom, a nie na zmarszczki, czyli przeciwdziałanie jest tutaj i profilaktyka jest bardzo ważna. Także ja już, nie wiem, w wieku chyba 25-22 lat zaczęłam używać kremów pod oczy i delikatnych, na przykład ujędrniających, przeciwzmarszczkowych i tym podobne. Tutaj mam krem pod oczy, szczególnie na dzień, z Recibo, który jest kremikiem. Tutaj ostrość, zapraszam. Chyba widać to. O tu, tak, widać? Wydaje mi się, że widać. Delikatnie rozświetlającym. Więc ten kremik leci pod oczy, ale zanim leci kremik. Wiem, że teraz pokazując Wam rzeczy i mówiąc o nich, macie w głowie, Boże, mam 5 minut do pracy, ile ona tego używa, ja nie mam na to tyle czasu. Moi drodzy, wszystko w czasie jest do ogarnięcia, tylko chodzi o tą rytuał, o tą rutynę powiedzieć, o rutynę i rytuał pielęgnacyjny, więc to nie są jakieś nie wiadomo jakie czasowe rzeczy, chodzi w krew po prostu, dobra, do brzegu. Kolejny produkt, zanim tamten krem bądź serum pod oczy, to tutaj słuchajcie, mam z Uzdrowisko roślinny wypełniacz zmarszczek. Właśnie zanim kremik pod oczy, to tutaj leci coś w stylu serum pod oczy. No ja staram się o te zmarszczki dbać, żeby ich nie było, że tak to ujmę. I w ogóle cała seria z Uzdrowisko, ta, która też w sumie niedawno do mnie przyszła z kurkuminą, rewelacyjnie pachnie. Nie wiem, czy to jest zapach kurkumy, nie powiedziałabym. Jest to dla mnie zapach winogrona. Jest to świeże, ładne, bardzo przyjemne dla nosa. Także tutaj już się powoli wchłania.
I moi drodzy, kiedy wypełniacz zmarszczek się wchłoną, w ogóle jak to strasznie brzmi, wypełniacz zmarszczek, generalnie nie trzeba używać aż tyle tego, tylko po prostu ja mam, testuję i sprawdzam, jak mi się to po prostu będzie użytkować, sprawdzać, a w ostatnim czasie sprawdza, także Wam pokazuję, jak to u mnie wygląda. No i dobra, punkt numer jeden już mamy pod oczami i teraz właśnie punkt numer dwa, kremik rozświetlający. Rzeczy rozświetlające zawsze nakładam na dzień. Po co na wieczór świecić jak gwiazda? Nie trzeba, wystarczy w dzień. Delikatnie na powieki. O, cyk. Tematykę pod oczami mamy zamkniętą. Zarówno jeden i drugi produkt dość szybko się wchłania. Przechodzimy teraz do kremiku do twarzy. No i właśnie, Pore by Closhi, ale jest to rozświetlacz do twarzy. Ja tego produktu nie używam jako rozświetlacz do twarzy, bo uważam, że jest to po prostu zbyt delikatne. Ja to bardziej używałam jako serum, jako taka pierwsza faza rozświetlenia, że tak to ujmę. On tutaj też ma wysoką składnikową pochodzenia naturalnego 98,7. Tutaj jest powiedziane, że na przykład nałożyć na podkład. Jeżeli chodzi o nałożyć na podkład, to zupełnie nie polecam. Uważam, że rozwarstwia, zależy jak dla kogo, ale mi ani razu to nie wyszło. A właśnie biorąc pod uwagę, zaraz Wam pokażę, jak on się prezentuje. Tutaj trochę za dużo dałam. On po prostu rozprowadza się do takiego lekkiego żelu i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wersję rozświetlającą jako rozświetlacz, to jest to niewidoczne, więc ja zdecydowanie na dzień wolę go nałożyć solo bądź mało pod kremik lub wymieszać z kremem po prostu jako formę rozświetlającą. Duży plus, także piękny zapach. Nie zawsze u mnie wersja rozświetlająca idzie albo solo, albo do mieszania, więc tutaj zastępczo leci uzdrowisko z tej samej serii, co przed chwilą Wam pokazywałam, wypełniacz zmarszczek, bądź właśnie leci serum makowe. Przy tym serum makowym mam ogromne uczucie takiego odżywienia, nawilżenia skóry. Jest bardzo treściwe, ale nie jest mocno tłuste. Na przykład uważam, że ten kremik jest o wiele lżejszy w kwestii na dzień. Tutaj to serum jest takie bogate w odczuciach na twarzy. Ewentualnie jeszcze tutaj mam serum z peptydami z Basic Lab. Mam też inne sera, ale aktualnie po prostu kończę to, bo nie chcę otwierać wielu różnych w tym samym czasie. Więc to są takie moje trzy produkty dzienne, które stosuję i tutaj punktowo, a mowa o tej sferze po prostu z Bandi, jest to krem Sebokrem, czyli krem normalizująco nawilżający i tutaj w tendencji do skóry tłustej. Ja po prostu stosuję ten krem na te okolice z nieprzyjaciółmi, że tak to ujmę. I jest to opcja kremu, który także jest kremem matującym, więc osoby, które mają cerę tłustą bądź mieszaną, problematyczną, bardzo serdecznie przybliżę Wam i zbliżę, bardzo serdecznie polecam Wam w ogóle tą ostrość, tą całą serię oraz naprawdę szczególnie ten krem jest rewelacyjny. Przybliżę serum z Basic Lab z peptydami, lekki krem na dzień z uzdrowisko, oraz kropelki, serum, kropelki makowe od Ingrid. Tak naprawdę to by było koniec z mojej dziennej rutyny pielęgnacyjnej. No i tak jak Wam mówiłam, raz... A nie, czekajcie! A nie, dobra, to na wieczór. No i tak naprawdę raz na jakiś czas jeszcze co nieco przemieszam, wymieszam. I to jest tak, że jeżeli, dajmy na to, wprowadzam teraz do swojej pielęgnacji nowy krem, to dajmy na to, ten trochę idzie na bok. Jeżeli wprowadzam nowe serum, to wtedy po jakimś czasie inne odchodzi na bok, żebym po prostu mogła danemu serum się przyjrzeć. No i wtedy decyduję, czy do tego wcześniejszego wracam, czy zostaję przy tym, w którym aktualnie jestem. Myślę, że wszystko zostało tutaj zrozumiane. I moi drodzy, tak sobie pomyślałam, że może Wy macie na chwilę obecną, dobra Magda, poczekaj, zróbmy sobie przerwę, powiedziałaś już o pielęgnacji dziennej, to przejdźmy teraz do makijażu. Więc myślę, że macie rację i teraz po pielęgnacji dziennej przejdziemy do makijażu dziennego, a po prostu na sam koniec Wam opowiem o rutynie pielęgnacyjnej nocnej. Nie jest tego jakoś turbo dużo, tutaj sobie odsuwam na bok, tutaj
to na bok. Więc moi drodzy, myślę, że właśnie tak odpoczniemy sobie od rzeczy gadanych i trochę pomalujemy, więc będzie czynniej i no, także o. Dla polotu i finezji oraz urozmaicenia zapraszam Was na część makijażową i może zapytacie się: Magdalena, a czy jak robisz makijaż, to czy stosujesz pielęgnację bazową, czy stosujesz bazy ogólnie pod makijaż? Otóż bardzo, bardzo rzadko. Bazy stosuję zazwyczaj, kiedy gdzieś wychodzę albo po prostu chcę przedłużyć makijaż, albo po prostu testuję makijaż, sprawdzam, jak się łączy, co się łączy, ale jeżeli mam odpowiednio nawilżoną skórę, a o to mi najbardziej chodzi, to zazwyczaj nie stosuję baz. Chyba że są to jakieś rozświetlające i tak dalej, ale to tutaj myślę, że tematyka baz to na później. Dobra, miałam nie gadać, miałam robić, także zapraszam serdecznie. Chciałabym włączyć stoper, więc może tutaj podejmę dla Was zadanie, żebyście włączyli stoper i faktycznie, kiedy nie gadam, sprawdzali, jak długo schodzi mi z tego typu makijażem, a uwierzcie mi, że jest naprawdę szybko. Dobra, lecę. Moi drodzy, tutaj podkład już Wam myślę, że znany, przeze mnie lubiany i pokazywany. Podkład od Vibo, rozświetlający w kolorze numer 3, gąbeczką od klawiera. I też słuchajcie, piszecie do mnie często w listach: Magdalena, jakich pędzli używasz? Często nie pamiętam, więc będę Wam się starała może mówić dzisiaj na bieżąco, co czego użyłam. To jest gąbka z klawiera, ale chyba to już powiedziałam. No i zobaczcie, no jak ładnie wygląda ten podkład, lubię go mocno. W opcji dziennej naprawdę bardzo miodzio. Cały czas się gapię w podgląd, nie wiem, czy powinnam sobie ufać i nie powinnam zajrzeć w lusterko, więc chwila, momento. Opcja lekkiego rozświetlenia, także lekkiego krycia. Naprawdę ta buzia wygląda tak świeżo, rześko, wygładzona. No, uwielbiam naprawdę bardzo mocno. Podkład nałożony, następnie leci korektor, także Wam znany przeze mnie, wspominany od Catrice. Jest to kolor 10, czyli ta moja końcóweczka. I on po prostu tutaj leci pod oczy. Lubię mieć tą strefę lekko rozświetloną, plus po prostu korektor pod oczy wyrównuje mi koloryt powieki. I jeżeli stosuję cienie, to także służy jako baza pod cienie. Jeżeli używam lekkiego podkładu, i także tutaj Wam radzę, jeżeli macie do zakamuflowania jakieś pojedyncze niedoskonałości, to nie nakładajcie może mocniej cięższych podkładów kamuflujących, korygujących i kryjących, tylko po prostu nałóżcie lżejszy podkład, a punktowo, miejscowo nałóżcie korektor, po prostu, żeby nie obciążać skóry. Tak naprawdę znów już koniec, kropka. Nie wiem, czy stoper jest odmierzony, podkład nałożony, korektor także, więc lecę na przypudrowanie twarzy. I tutaj słuchajcie, w ostatnim czasie też Wam pokazywałam, polubiliśmy się, po prostu, cóż mam więcej powiedzieć, polubiliśmy się. Jest to ten puder z Lovely, z najnowszej kolekcji pszczółkowej. Wyszłam naprzeciw z pudrem, ale tak mi się przypomniało, bo lubię, więc także Wam pokażę w opcji dziennej, jak się prezentuje bronzer nałożony na mokro. Polubiłam się zarówno i z tym bronzerem, o którym Wam wspominałam z Desi, a to jest wersja bronzera z Glam Shopu, piaskowy. Nie, to jest pekan, a ja nie chcę pekana, chciałam piaskowy, dajcie mi chwilę, oto ten. One między sobą wielce nie różnią się kolorystycznie, ale uważam, że wybierając taki najbardziej uniwersalny odcień, to będzie to właśnie kolor piaskowy. Dobra, lecę, więc proszę bardzo, delikatnie. Następnie można bądź nie trzeba nałożyć na to bronzer, który będzie bronzerem na sucho, ale jakoś po prostu bardziej ta opcja z lekkim konturem, opaleniem skóry mi się podoba, kiedy mam nałożone na mokro. A dobra, miałam powiedzieć, jaki to pędzel. Moi drodzy, to jest ścięty kabuki 125V z Boho Beauty kabuki. Trochę miał być rym, ale jednak nie wyszedł. Następnie lecę na puder, który został wcześniej wywołany.
powinnam większym puchatym pędzlem, ale po prostu nie mam, także tutaj leci skośny, ale ten skośny bardzo mocno serdecznie polecam do nakładania różu bronzera. Jest to z afektu KM, czyli inicjały Karoliny Matraszek 02. No i tutaj omiatam to samo pod oczy i na całą. Tam wspomniałam i wywołałam bronzer, no to polecę. Delikatnie tutaj mamy bronzer satynowy z My Secret. Lubię mocno, bardzo ładny po prostu kolor i odcień. Także pędzelkiem Zoeva czy Whatever 126. Ale generalnie możecie jakimś innym, po prostu bardziej rozłożystym, tym, którym przed chwilą Wam wspominałam od Karoliny Matraszek na przykład. O, proszę bardzo, cyk, 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 cyk. Moi drodzy, pora na rozświetlenie, a ściślej mówiąc puder rozświetlający. Mowa tutaj o duo z My Secret, który na tym kanale został już wspomniany, opowiedziany, porównany do zamiennika niby, w sensie, że to jest zamiennik do Hourglassa. Wypowiedziałam się, powiedziałam, ale ci, którzy może nie kojarzą, nie pamiętają albo są to nowi, uważam, że Hourglass po prostu jest subtelniejszy, delikatniejszy, a to jest opcja bardziej rozświetlająca. I ja tutaj tą opcję dzisiaj poczynię. Tego pudru po prostu ja bym nie nałożyła na całą twarz, a tamten i owszem, tak robię. Więc miotełką tutaj to jest Hulu P120 cofnij, P100 je... Boże! No znów mi się nie łączy aparat mowy z mózgiem. P102. W sensie 102, po prostu. A tutaj też miotełka, bardzo fajna, dość podobna z Ibry, F06 i tego typu właśnie miotełkami najchętniej nakładam rozświetlacze, delikatnie wmasowując. I może Was zdziwi lub nie zdziwi, w zależności czy kto tutaj jest nowy bądź nie. Ja rozświetlacz nie nakładam na samym końcu, tylko rozświetlacz nakładam zaraz po bronzerze, bo tutaj ta opcja różu jest dla mnie najważniejsza w makijażu twarzy przy właśnie konturowaniu, więc róż idzie jako taka wisienka na pąsie po prostu. Delikatnie tu machnę nad łukiem brwiowym, drugim też również. Dziękuję za czujność. O, cyk, 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 szybciutko. I teraz zapytacie Magdalena, a może jakieś cienie do oczu, coś w tym stylu? Bardzo rzadko stosuję cienie do oczu w makijażu dziennym, więc pokażę Wam mój jakże szybki i turbo sposób na wersji makijażu dziennego, właśnie takiego pomadziowemu. Po prostu rozświetlacz leci na ruchomą powiekę. O, raz, dwa, trzy. Natomiast jeżeli chodzi o nadanie troszeczkę kształtu dla oka, to tutaj leci bronzer, wcześniej który stosowałam do twarzy, puchaty pędzel i po prostu podkreślam bronzerem załamanie. I także tutaj pragnę wspomnieć i powiedzieć, że cały czas malując się, gapię się w podgląd, a nie w lusterko. Więc mam nadzieję, że wszystko jest równo. O, także dolną powiekę możemy, nie musimy podkreślić bronzerem. Aktualnie nam się śpieszy, więc tego nie robimy, więc lecę na drugie oko, załamanie. Chociaż słuchajcie, pokażę Wam to bronzerem i załamanie powieki, bo to naprawdę jest bardzo mocno turbo, szybka akcja. Więc bierzemy pędzelek zazwyczaj kulkowy i leci dolna powieka. Dobra, już, koniec. I druga. I moi drodzy, coś mi pozostało. Oczywiście, róż i już w jakże pięknym kolorze, taki brzoskwinka, no po prostu fantastyczny. No i róż u mnie idzie pomiędzy właśnie bronzer a rozświetlacz. Nie żałuję, po prostu go lubię, więc jak najbardziej. Może być tak na uśmiechniętym puciu, może być taki po prostu pomiędzy. O, tak, o. Chyba przesadziłam troszkę, co?
znów zerknę. Tak, właśnie, przez to, że ja tak nie zerkam zbyt często w lusterko, to ja się tutaj jeszcze przytrę. A przepraszam serdecznie, nie wspomniałam. To był pędzelek 125N od Klawiera. I tutaj bardzo fajna opcja do różu, bądź także do rozświetlacza, bądź do nałożenia pudru pod oko. A teraz, którym to rozblendowuję, jest to Hulu DS, czyli od Daniela 20. Co mi dzisiaj z tymi dziesiątkami? DS2. O. Jak akademiki. Dobra, myślę, że teraz jest okejka i tuszuję rzęsy. Moi drodzy, przybliżę Wam jeszcze produkty, które teraz użyłam do twarzy. Jest to wypiekany bronzer z My Secret, że wypiekany puder rozświetlający z My Secret, róż z Affectu przy współpracy z Pro Makeup Academy i jest to kolor Always On Róż. Puder sypki do twarzy z Lovely z najnowszej kolekcji pszczółkowej, korektor z Catrice oraz podkład rozświetlający z Vibo. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, to tutaj wybieram z Lovely. Bardzo się polubiliśmy, powiem Wam szczerze. Ładnie pogrubia, rozdziela, lekko skleja, ale to jest u mnie ten pożądany efekt, że ja lubię, jak te rzęsy są delikatnie sklejone. Mam wrażenie, że po prostu wtedy są. O. Cyk. No zobaczcie, no jakże ładna już tutaj różnica. Drugie oczko. Następnie wyczesuję brew i to zazwyczaj albo przeźroczystym żelem, albo po prostu żelem z kolorem. Tutaj akurat mam, bo miałam pod ręką, także lubię. Jest to taki najnowszy produkt z Huda z bardzo turbo ekstra cienką, malutką szczoteczką, bardzo precyzyjną i dodatkowo ona w masie, czyli w tym tuszu, ma jeszcze takie jakby drobinki włosków. Nie, w sensie drobinki to jest złe określenie, ale po prostu ma włoski. No i nią, tą tutaj maskarą, delikatnie ku górze wyczesuję włoski, ale po prostu zazwyczaj robię to tym, co mam, by lekko ujarzmić brew. Oczywiście, kiedy robię zdjęcia bądź dla Was nagrywam te brwi, robię zupełnie inaczej, ale właśnie tutaj mamy opcję makijażu dziennego na szybko, więc ciach, ciach, ciach i tak naprawdę już. Moi drodzy, przy tego typu makijażu na szybko nałożyłabym błyszczyk, przeźroczysty z drobinką albo po prostu cokolwiek, bądź olejek nawilżający lub jedynka Lip Ink z Golden Rose, bądź Soft Matte 101 z Golden Rose. Ale w ostatnim czasie piszecie w komentarzach, w listach: Magdalena, co masz na ustach? A ja trochę poniekąd ukrywałam, co ja miałam na ustach, a może być może niekoniecznie, bo tutaj łączyłam ze sobą pomadki od Glam Shopu i właśnie leci kolor Kajmak. Tak naprawdę po całości. W filmie nakładałam z Glam Shopu Kajmak, Bakalie bądź Perfecto i na to leciała jaśniejsza pomadka, ładny nude. Na środek. No i palcem wklepałam. Także przez to, że jest tak troszeczkę metodą ombre, ale jakże szybko widzieliście nałożone, to usta także wydają się takie pełniejsze, a na to jeszcze błyszczyk przeźroczysty bądź z delikatną drobinką, to już zupełnie miodzio. Także moi drodzy, tak to oto prezentuje się mój makijaż dzienny, bardzo turbo szybki, jak widzieliście, w większości kosmetykami drogeryjnymi. Także zapraszam Was teraz na trzecią część dzisiejszego filmu, na pielęgnację i rutynę moją wieczorną i jak wygląda mój demakijaż.
tak wiele, a tak niewiele przy makijażu dziennym, ale już nie o makijażu dziennym, tylko po prostu tak niedużym nakładem, że tak to ujmę, a już fajny ten efekt jest, bo tak patrzę w podgląd, patrzę w lusterko i po prostu mi się podoba. Dobra, nieważne, moi drodzy, przechodzimy do rutyny i pielęgnacji wieczornej. I uważam, że najważniejszym krokiem jest demakijaż. Czy jestem pomalowana, czy jestem niepomalowana, ale to zmycie, oczyszczenie skóry, nałożenie kremu i dalszych etapów i tym podobne rzeczy. Dobrze, ale demakijaż najważniejszy. A jak demakijaż, no to wcześniej wspomniany przy dziennej pielęgnacji żel, a jeżeli mam make-up, zazwyczaj coś ciemnego czy mocne usta, to najpierw ścieram, że tak to ujmę, substancją, produktem, który jest albo masełkiem do demakijażu, albo olejkiem do demakijażu, żeby właśnie punktowo zetrzeć usta bądź ciemniejsze oko. Raczej nie używam produktów, które są płynami micelarnymi, bardzo, bardzo rzadko, po prostu kiedy na przykład mi się gdzieś tam śpieszy. Ale właśnie tutaj z Pure by Closhi jest masełko, jak widzicie, zużycie dość już spore i po prostu lubię, kiedy ten kosmetyk się rozpuszcza i dopiero wtedy zmywam go żelem. Tutaj z Eveline jest to olejek, który stosuję od niedawna, także 99% składników pochodzenia naturalnego. Delikatny olejek twarz, oczy, usta, odpowiedni do wrażliwej skóry, delikatny dla twarzy, oczu, bez uczucia ściągnięcia, wyjątkowa formuła, olej z pestek malin, winogron, słodkich migdałów, witamina E, banan. Wcześniej wspomniana już tonizacja. Ale tutaj także Wam muszę powiedzieć i pokazać produkt marki własnej, który dostaniecie w drogerii internetowej Cosibella. Jest to tonik z kwasami do stosowania całorocznego. Ja także ten tonik stosowałam przez cały rok, wieczorem tylko i wyłącznie w małych ilościach, ale teraz i to raz na jakiś czas, mniej więcej raz w tygodniu, później przyzwyczajałam skórę, no i właśnie teraz będę już stosowała coraz częściej. Jest to tonik rozjaśniający. Opcja złuszczania, rozjaśniania przebarwień, zapobiegania powstawaniu przebarwień, redukowania trądzików. I na przykład z takich ciekawostek, moi drodzy, las na zawsze, kupując ten produkt, zapewniasz posadzenie 1 m2 lasu na zawsze. Jest też fajnie, że przy tego typu produktach, oprócz tego, że jest działanie, to jeszcze jest takie wsparcie wartości. Więc mamy na wieczór tonizację, codzienną tą i co jakiś czas właśnie rozjaśniający z kwasami. Jeżeli tutaj przechodzimy i do kwasów, i o kwasach mowa także, dopiero zastosowałam raz, ale uznałam, że Wam pokażę. Tutaj z Eveline są to kropelki, to krew smocza i jest to serum złuszczające z kompleksem AHA i BHA 2% i AHA 30%. I co my tutaj mamy, co poeta miał na myśli, to wyjątkowa formuła idealnie dopasowana do potrzeb cery tłustej, mieszanej, szarej, pozbawionej blasku, z przybarwieniem, niedoskonałościami oraz zaskórnikami. To tak tutaj też myślę, że jest to produkt bardzo mocno niegłupi. Przyglądam mu się bliżej, tak jak mówię, to zastosowałam raz, ale to, co zastosowałam, tutaj też zerknijcie, zużycie chyba jest widoczne. Są to kropelki z Woli Botaniki, brązujące, o jest ostrość, i je dodawałam do serum, które były na bazie żelu, bądź były takie bardziej wodniste. Nie chodzi o serum kremowe. Wiecie, wiecie o co, nie? I to są kropelki brązujące, dające właśnie taki świeży, ładny, świeży. Ładny koloryt skórze, po prostu taka skóra była muśnięta słońcem, bez słońca, że tak to ujmę, i one także fantastycznie mi podtrzymywały opaleniznę po wakacjach. Tutaj te kropelki, w ogóle tą serię brązującą testowałam, bardzo chętnie do niej wracam, co jakiś czas właśnie dodaję do kremu, aby ten koloryt podtrzymać, i także duża składowa pochodzenia naturalnego, fantastyczna. Więc tutaj mamy to, a jeżeli potrzebuję czegoś zdecydowanie bardziej treściwego, mam szereg serum właśnie z Basic Lab, ale tutaj także wjeżdża na wieczór peptydowe. No i
krem ujędrniający z lumeny, regenerujący, taki właśnie bardziej treściwy, więc także powtarza się schemat z poranną pielęgnacją, czyli z wypełniaczem zmarszczek tutaj, szczególnie wtedy pod oczy, i tak to, moi drodzy, wszystko wygląda. Jeszcze co do zadań specjalnych i produktów specjalnych, to tutaj z Eveline żel punktowy z kwasem chyba salicylowym, cynkiem, tak, dobrze mówię, oraz z Bandi. Jest to taka pasta na niedoskonałości, ale słuchajcie, czekajcie, gdzie ja tutaj miałam, po prostu słuchajcie, z apteki, także bardzo często tutaj stosuję pastę cynkową z kwasem salicylowym punktowo na skórę. Na przykład, jeżeli chodzi o tego typu historie i słoiczki, to weźcie patyczkiem do ucha po prostu sobie na rękę i tym patyczkiem po prostu z ręki sobie bezpośrednio aplikujcie na niedoskonałości, żeby nie wsadzać paluchów z powrotem do produktu, kiedy tutaj mamy jakieś tam niespodzianki. Także tak to wszystko wygląda. A wiem, co jeszcze tutaj używam mądrego. Peeling enzymatyczny z Dr. Skin. Bardzo fajnie złuszcza, jest lekki, nie podrażnia skóry, więc także tutaj moje polecanko. Tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację. Dużo produktów z dnia, że tak to ujmę, powtarza się wieczorem, żeby po prostu te kosmetyki zużyć, bo tak jak Wam powiedziałam na początku, przez to, że dużo tych paczek dostaję, czasami nie jestem w stanie tego wszystkiego wykorzystać. Co rozdam, to rozdam oczywiście, ale po prostu nie wyrzucam, nie odsprzedaję. A jeżeli jeszcze wracając do serum z Basic Lab, to tutaj zwracam szczególną uwagę, ponieważ tych serów jest o wiele więcej i działają na wszelkiego rodzaju różne problemy skórne i są właśnie do, jakby jest, są to linie specjalistyczne i także możecie zasięgnąć porady pisząc na maila Basic Lab, tam też Wam doradzą co najlepiej, jak najlepiej, więc tutaj odsyłam, żeby się zapoznać, i także czytajcie te opisy, bo naprawdę one są bardzo mocno rozbudowane, jak moje powyższe wypowiedzi. Nie, naprawdę, merytorycznie naprawdę tutaj fajnie, fajnie to robią. No i dobra, moi drodzy, także Wam rzekłam na samym początku, że na gadżety, na moją mezoterapię igłową, na zegarek oraz także na wiele innych produktów w garecie jest madziowy kod. Także potwierdzam, tak, zdradzam i uchylam rąbka, a ściślej tutaj tajemnicę. Brzmi on, uwaga, Magda20. Także serdecznie zapraszam na zakupy, jeżeli coś kupicie, jeżeli coś Wam się sprawdzi. Także dajcie znać, w komentarzach, jaką pielęgnację Wy stosujecie, jak wyglądają Wasze kroki, czy tonizujecie, czy nie tonizujecie, czy używacie kremu pod oczy, czy jak już krem, to serum i tym podobne rzeczy, więc czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za dziś! Boże, jakie to było długie zakończenie i podsumowanie, także do zobaczenia, do następnego. Mua!